No nieźle. Siemaneczko, ja jestem Mutwor Fan. Witam w kolejnym odcineczku z gry Desolate. Muszę sobie podpiąć laptopa do ładowania. Okej. I co? Jesteśmy w tym miejscu, w którym skończyliśmy. Widzę, że znowu jestem, kurde, przeciążony. Co jest? Ejże. Nie mogłem otworzyć ekwipunku. Dobra. Co my tu mamy? 230. Te kilofy są konkretne. No ale co ja zrobię? No muszę jednego rozmontować. Bo nic z tym nie zrobię. Zjem sobie ogurasa. Coś takiego. Mogę już biegać? Mogę już biegać. Muszę się udać do miejsca, które... Jest tu coś? Tutaj nic nie ma. Co to było? No. Chodź na sol, chodź. Bułę mu. Jeszcze jeden cios. O kurwa, skończył mi się blok. A dobra, zginął od kopa z buta. To bym sobie użył, rozmontował. To muszę sobie niestety wziąć. Mam coś do rozmontowania? Nic. Ciężka sprawa. Kurwa. Rozwalę sobie jeden ten kill-off. Na potrzeby sytuacji. O kurwa. Na potrzeby sytuacji rozwalę sobie ten kill-off. Co to jest? Coś tutaj mamy. Tasak. Rozbiorę sobie. Amunicja. Użyję. I użyję. Co to było? Amunicja do pistoletu. Nieźle. To ja ten pistolet sobie może użyję. Kurwa, jaka armata, ty. Dobra, nie będę tego może na razie nadwyrężał. Wezmę sobie kill-off. Lećmy sobie na miejsce. Co to było? Coś mnie pierdolnęło z tyłu. Mamy 200 metrów do celu. Przebiegnę se na skróty. Zbiorę sobie potatosa. Tutaj chyba nic nie ma. Żeby mnie tylko żadna bestia tu nie spotkała. Chociaż w miarę widzę, że już mi lepiej idzie walka. Zobaczymy co dalej. Fajnie by było, jakby się ta gra jednak troszeczkę rozwinęła. W sensie, żebym mógł sobie te rzeczy jednak zostawiać w tym, w skrzynkach i tak dalej. Bo tak dymając z tym wszystkim i ciągle patrząc na ten ekwipunek, to ciężka kurwa sprawa. Tędy nie przejdę. Muszę przejść tutaj tym mostem. Zapierdalam jak najszybciej, póki jest jeszcze dzień. Tutaj jest typol obrany ze skóry. Tam coś pewnie się będzie znajdowało, ale to mnie na razie nie interesuje. Tak jak mówię, chcę sobie tam dolecieć, póki jest jeszcze dzień. Co my tutaj mamy? Czy to są bandyci? Safe camp. No to przecież zajebiście. Teraz inno daj tu mi jakiś sklep. Mamy 6 poziom. Czekaj, czekaj, czekaj. Co jest? W perkach. Co by się teraz przydało? Nie, no jednak może
To rozmontowywanie mi się bardziej przyda. Movement. O, nieźle. Kurde. Kraftować chyba tak dużo jeszcze nie kraftuję. Nie no. Wezmę sobie w kraftowanie. Nie ma co. Co my tu mamy? Aha. Co mogę sprzedać u ciebie, typie? Teraz jak sobie wszystko rozmontowałem. Ale takie rzeczy to chyba... Wezmę mu to, wysprzedaję, nie? Bo nie wiem, czy mi się to na razie przyda. Co mogę kupić? To wszystko, co mogę u ciebie kupić, okej. To od ciebie nic nie chcemy. Tutaj jest jakiś drugi typ. Też nie za bardzo. Mają tu jakieś skrzynki, coś? Coś tutaj znajdę? Nie mogę... chodzić... po drabinie? Dziwi mnie to za każdym razem. Nieważne. Tutaj sobie jakiś typol śpi. Z tym już chyba gadałem, a z tym? To jest mi niepotrzebne. Od każdego widzę coś mogę kupić. Ale widzę, że na razie same śmieci. Nic konkretnego. No dobra, ale mam bezpieczną oazę. Tutaj jeszcze mam jakichś typów, to z nimi se pogadam. Tego nie. O, tu mam jakiegoś koksa. Dobra, ale tutaj wiemy, że nie wchodzą zombie. To tutaj dobrze znaczy o tym dobrze wiedzieć. Teraz mam tak. Aha. Widzisz. Się zastanawiam, o co chodzi. O, no tutaj już kurde. Całkiem konkretnie. Ulepszona siekierka. A ile to kosztuje? Co? Jasny chuj. Ożeż kurwa. Trudno się mówi i żyje się dalej. Mam przynajmniej co dojebaną siekierę. To sobie już teraz rozmontuję, no bo co? To też sobie rozmontuję, bo już nie mam nawet za co zapłacić. Masakra. Wyjebałem się z części. Co już? You're new here, I take it. O. Yeah. You work for the corporation. Not really. I'm a volunteer. Came here of my own free will. Wow. Trzeba było z typem porozmawiać. Everything here is more complicated than you think. What do you mean? You'll see for yourself soon enough. Or not. I don't know. I don't have time to chat. In any case, I'll take your token. Your room is back there, just past the door. It's got everything you need.
You can arrange it however you want. Thanks. I wasn't expecting a place to live. If you need anything, I can sell it to you. I take parts as payment. The other name's Michael, by the way. Odblokowano oazę. Home sweet home. To teraz mi pokaż, typie. O. Czyżbym tu... O, właśnie. O to chodziło. Nie wiem, czy ja to zrobiłem. Non-standard animals, even humans live here. Okay, what do you need? Have you heard of Subject 11? No. They call it the water. Well, I need some tissue from it. Guts from its hide and flesh, so that I can research the creature. My data indicates that some of them have settled near... O, tu chyba jest nasza skrytka. One of the buildings there, sorry. Z tego co widzę. So what's the pay? Więc fajnie. Wszystko sobie będę tutaj już mógł teraz odkładać. Czy ja się uczę teraz planów? Chyba się nauczyłem czegoś. Chyba wychodzi na to, że się chyba tego nauczyłem. Nie jestem pewien. Coś mogę zrobić? Tak, nauczyłem się robić nowe rzeczy. Fajnie, nauczyłem się robić pochodnie. Ciekawe, czy ona mi się przyda. Na pewno mi się przyda, bo w nocy jest ciemno, a z tą latarką jest cienko. I tyle. Z takich rzeczy to tyle. Pasowałbym jeszcze te misje porobić poboczne, ale no. Tutaj odkrywamy znowu nowe rzeczy, mamy tutoriale, cały tutorial tutaj, wszystko dotyczące wszystkiego. Nie da się ukryć, jest to dość ciekawie rozbudowane. Przesprawdzam sobie wszystko, dobra. Nauczyłem się tworzyć nowe rzeczy, co? Elegancko. Poziomu nie wbiłem. Coś tu jeszcze mam? Okej, okay, to jest ta moja skrzynka, widzę. Także super. No chyba tutaj już nic nie mamy. Tak, wszędzie mam tą moją teraz skrzyneczkę. To dobra, dobrze wiedzieć, że tutaj mamy dom. Wszystkie rzeczy i wszystko mogę sobie tutaj odkładać. Tutaj mamy też jakiś taki konkretny sklep. Jest to tutaj. No kawał drogi zaszedłem. Nie da się ukryć. A fabularnie poszło to marnie do przodu. Szkoda, że nie mogę się przespać. Mam tu ognisko. Mogę sobie go użyć? Mogę. Co by sobie tutaj... Okej. Nic nie mogę na razie zrobić. To nic... O kurwa, coś przycięło. To nic też na razie nie robię. Jakaś wiadomość do wysłania. Tutaj mogę zejść na dół. Dobra. Pasuje znowu ruszać w drogę. Kurwa, całą drogę się trzeba cofnąć, żeby zajść znowu tam. Przygoda czeka niemała.
Ja sobie wezmę save na grę. Tak w razie czego. No i co? No i zapierdalam. Zobaczymy, co mnie tu będzie czekało po drodze. Mam nadzieję, że w miarę nic. Ciekawe, co teraz muszę zrobić. Czy tu będą bandyci? Nie ma nikogo. Mogę się kimnąć? Nichuja. No trudno. To lecę sobie dalej. Nie widzę, czy będzie przede mną jakaś anomalia, czy nie. Mam nadzieję, że nic się nie trafi. 1000 metrów do celu. Tutaj jakieś... Kurwa. Siema. Mam fajny kilo. Dobrze wchodzi, nie? Kto? Elegancki kilo. Jakie leczenie, typie. Wyskakuj z wszystkiego. Te bronie mogę sobie ich od razu porozkładać. Naprawię sobie młotek, bo młotek był spoko. Coś z dziadów wypadło. Coś tam z dziadów wypadło. Lecimy dalej. Dwóch typów już mamy na dzień dobry załatwionych. Tutaj mamy samochód, przy samochodzie nic. Ja chyba idę jakąś nową drogą, którą jeszcze miałem nieodkrytą. Ale droga jest. A tu się droga kończy. Czy ja tędy zajdę? Oto jest pytanie. Mam nową lokację. O kurwa, jaki głośny screen. Mam nową lokację. Kurwa. Stacja. Ale nie wiem, czy chce mi się tą stację teraz przeszukiwać. Pasowałoby. Bo jednak rzeczy się zawsze przydadzą. A tu widzę, że mamy co przeszukiwać. Rozłożyło się od razu. Nie ma co. Eksploracja, ważna sprawa. Na tym w końcu ta gra polega. Tutaj nie mam już nic. Dobra, obczaję sobie jeszcze na szybko tutaj górę, bo widziałem, że coś się znajduje u góry. Tutaj nie ma nic. Tutaj, o, tutaj coś mamy. Taśmę. Chyba nie o to chodziło, żeby tam skoczyć. Tutaj? Kuresko, ciemno. Prawie, kurde, nic nie widać. Siema! Ej. Zacięło mi się coś przez chwilę. Chodź. Chodź, pieseczku. Mamy 7 poziom. Tutaj widzę, że będę mógł potem włożyć bezpiecznik. Tokena jakiegoś zebrałem. Będę tu mógł potem włożyć bezpiecznik, żeby tutaj było zasilanie. Ale póki co jest czapa. Wezmę sobie, to sobie rozłożę. To sobie użyję. Tutaj widzę, że już... O, o, o.
Bolta mogłem podnieść, Bolta. Ale... Tak poza tym to chyba nic. Także... Gdzie to było? Nie w tą stronę w ogóle, o kurwa. To bym sobie zaszedł. Lecimy. Kurwa, mać. No tym razem się przestraszyłem, dobra, przyznaję. Dobre to było, mocne. Interesująca sprawa. Cóż to rzecz była za cipa? Środki przeciwbólowe, kij i amunicja. Fajnie. O, tu jeszcze jakaś beczułeczka. Żelazko. Tutaj już nic. No jednak fajnie sobie pozbierać te rzeczy wszystkie. Opierdolę sobie o góra. Wezmę kabel i rozłożę to. I chyba mamy wszystko zaliczone tutaj. Dobra. Popatrzyłbym na mapę. Mapą powinienem zajść. Nie idę też jakoś specjalnie za drogą. Kurwa, strasznie dużo tego promieniowania tu jest. Nie pierdolnie to i no raz. O właśnie. No mówiłem przecież, zostaw mnie. Cicho wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie, co to będzie? Kurwa. Czym ty jesteś? Co to jest? Ty. Mamy chyba jakiegoś nowego przeciwnika. Kurwa. Co to było? Gdzie on? Pokaż się. Kurwa. Nie igraj ze mną. Kolo, nie uraj. Chodź tu. Będzie po tobie zaraz. Będzie po tobie, ja ci to mówię. PvP jak nic. Chodź tu. Jeszcze dwa razy mi się pokaż. Ale kurwa, muszę przypalić chyba jointa na stres, bo postać mi się coś boi. Mamy to. Zabiłem jakiegoś gnoja, ty. Gdzie jest ten joint? Nie mam jointa, o nie. Na stres se pierdolne tabletkę. Okej, dobra. To było mocne. Tu coś znowu mamy. Kurwa. Co się cieszysz? Proszę mi się tu nie cieszyć. Tylko zdychać. Tu coś mamy do zebrania? Na pewno. Nie wiem, co to było. Ale sobie wziąłem. Tutaj chyba nie ma nic. Tu jest anomalia. Tu mamy jeszcze jednego. Co ty, kurwa? Kulki lecisz? Chodź tu. Co jest? Jeden strzał z siekierki i typol padnął.
użyjemy se ogóra, użyjemy se czegoś takiego. Nie wiem co to było, ale sobie to użyłem. Muszę sobie... Fuck. Niech to chuj. Chyba właśnie... Chyba właśnie rozmontowałem swoje kilof, tak. Co mam pod jedynką? Nic. Pod dwójką? Młotek. Mam jakąś broń, żeby ubrać? Nie mam nic. Mam młotek i siekierę. I karabin, no dobra. Tu sobie jeszcze szybko sprawdzę, co jest. Użyjmy. Niech mi się postać wyleczy. Amunicja? A tych nie można przeszukać, tylko tą. Dobra. I tutaj już chyba też wszystko. No i dobra. Tutaj mamy przeszukane. Chyba w tym odcineczku to już by było na tyle. Myślę, że odcineczek się podobał. Wydarzyło się całkiem sporo. Znaleźliśmy oazę. Znaczy oazę. Znaleźliśmy spokojne miejsce, gdzie możemy sobie rozładować ekwipunek. Mamy sklep i tak dalej. Mamy teraz kolejną misję, na którą się udamy. Biłem się z jakimś kurwa niewidzialnym potworem Slendermanem. Także myślę, że jak na jeden odcineczek wystarczy. Siemano!